Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 70. odcinku z The Sims 2 Moda na sukces, moi drodzy. Dzisiaj przenosimy się do naszego Lotario. Dawno u niego nie byliśmy. Nie pamiętam zupełnie, na czym stanęło, chociaż u Lotario to wszystko, wiecie, różnie bywa. Pamiętam, że były jakieś tam flirty, ale to w sumie też u niego normalne, więc nie wiem, zaraz zobaczymy. Jakieś awanse też były, podboje miłosne, ale to też w sumie normalne. To wszystko jest normalne. U niego, słuchajcie, już nic mnie nie zdziwi. O, on jest w pracy albo... Albo z niej wyszedł. Nie, on dopiero... Naprawdę? On dopiero do niej pojechał. No to, moi drodzy, zaczynamy świetny odcinek, bo jest z nami golfistka. Nie ma Lotario, ale jest golfistka, proszę bardzo. No dobrze, no. Tak też czasem w życiu bywa, że zostajemy pokojówki, a nie naszych simów. Dzień dobry, Balbino. Mokradło. Okej, ona widzę, że posprzątała i sobie poszła. To poczekam. Oj, deszcz zaczął padać. No dzień dobry. Jejku. Co? Po pracy chciałem powiedzieć, że tutaj ma, wiecie, dużo punktów umiejętności do nauczenia się, no ale... No dobra. Po pracy jeden z kolegów, którego Don nie lubi, pyta się, czy też nie chciałby razem z nim pooglądać gwiazd. Don jest bardzo podekscytowany tym pomysłem, jednak nie wie, czy powinien pójść z kolegą, którego nie lubi. Pójdź, będzie mu miło. Nie chcąc spędzić czasu tylko z tym kolegą, Don pyta innego współpracownika, to jest sprytne, czy nie chciałby wybrać się wraz z nimi. Wkrótce więcej osób dołącza się do wycieczki i pomysł wspólnej wyprawy wydaje się coraz lepszy. Don świetnie się bawi, oglądając gwiazdy i zyskuje nieco entuzjazmu wobec nauki. Okej, no to dobra, to wiecie, zawsze jakaś tam znajomość, zawsze do przodu. Komputera nie wyłączył, a wylazł z domu. Ja zawsze wyłączam. No nie wiem. A ty to... Znowu ten serducho. On się kręci na każdym chodniku. W sensie ja wiem, że miłowo nie jest jakieś wielkie. No ale dajcie spokój. Dobra, weź tą pocztę na dzień dobry. I połóż sobie na trawniku bardzo. Tak, tu koło skrzyneczki od razu. O, no. Dobrze. Zapłać. Cześć, tu ptuś. Cześć, piechu. Ojej, higiena, pęcherze, głody, wszystko naraz, a może z bąbelkami się tym razem wykąpiesz, co? Byłoby miło. I znowu myślałem, po raz kolejny, że stoi tutaj talerz. Dobra, mamy jakieś resztki, mamy resztki, Boże, jak dobrze. To zjedz sobie proszę resztki i może byśmy trochę się pouczyli. Tylko nie wiem czego w sumie, czego on się uczył? Sprzątania ostatnio? Czy ty się uczyłeś sprzątania, mój drogi? Nie wiem, zobaczmy. No, oczywiście, że musi wejść tam tym swoim... zadem. Czekajcie, go tak może... O, nie widać. Widać? Nie widać. O, już... Tak, weź sobie... Co to w ogóle jest? A, to jest makaron z serem chyba. Dobra. To jeszcze widzę, że jakaś tam jedna albo dwie porcje... Chyba jedna została. Na potem... Niech będzie. No dlaczego by nie? No wcinaj. A ty w ogóle... Andec sobie wlazł, tak wiecie. Nic gruchy, nic pietruchy, jak do siebie. No weź. Coś ja rozumiem, że spoko, przyjaźnicie się. Hello, Andec, my old friend, ale no bez przesady, ty... Czy ty mu Don dałeś jakieś klucze? Czy o co tu chodzi? Ciekawe. Aha, on dopiero zaczyna się... O Jezus, kungs. Śmierdziuch. Nie, to my chyba się nie uczyliśmy sprzątania kiedyś tam. Poczekaj, a weźże może na przykład. Ucz się techniki. Miałeś się uczyć? Tak, techniki. Może z techniką? No, technika trochę chyba lepiej ci szła. W sensie, już gdzieś tam kiedyś ją wcześniej zacząłeś. Aha, o, proszę bardzo, jak się rozgościł. No to cały ja jestem. No i par... I tam były jeszcze... No nie wierzę, tam jest więcej porcji. Tylko jak on tego za chwilę nie schowa, to będzie niemiło. Ucz się technika. Pewnie, telewizor sobie Andres poglądaj. Na ciebie w domu czeka twoja kaliente. Proszę tam do niej się... Jezu, co to się... Czy ja mam... Stoi! Czy ja dostałem bębzona? Czy to tak mnie po prostu krawat opina? No dajcie spokój. Zostaw tego kompa. Andes, proszę cię, jest... No.
No roztył się. No słuchajcie, a grałem nim przecież ostatnio i nie było tak. O, posprzątaj. Posłuchaj, tak, papa, trzymaj. Zabawa. Czy są tu w tym domu jakieś obrazy? Wydaje mi się, że ja chyba je gdzieś... O, no pewnie, że je dawałem. Wejrzę sobie, zobacz, z 3 razy. A potem idziesz do swojej czerwonej jaskini. Proszę bardzo, śpi. Twoje śmiałe próby majsterkowania to zaledwie początek twojej podróży. Kontynuuj swoje przygody w garażu Wojtka, gdzie wszystkie obiekty są najpierw rozkładane, a następnie naprawione i składane. Ojej! To przez to, że tak się zaaferowałeś tą techniką, mój drogi, widzisz? Nawet ci oferują jakieś garaże. Jesus! No i co? I znowu wstaniesz i znowu... Jezus Maria, do którego dobrze pracy? Na 10:00. To fenomenalnie. To trzeba stać tak około 7:00. O! Żeby cię ogarnąć, zobacz. Po pierwsze toaleta, po drugie bąbelki, po trzecie weź sobie znowu resztki, a po czwarte spadło mu towarzystwo, więc wypadałoby... Może do kogoś zadzwonić? Jest 7:00. No dobra, może by się udało, czekajcie. Prenumeruj magazyn, no nie. Sim. Ja go tam zacenzuruję, o. Za godzinę? No weźcie! A w pracy mu się, przepraszam, towarzystwo nie napełni? Nie zdążę pójść, nie, no nie zdążę. Pięknie. Idź do pracy, szybko, leć! Dobra. I jest nasza golfistka drugi raz. Przepraszam bardzo, czy on w pracy nie ma żadnego... No właśnie, już się bałem, że nie ma żadnego... Ale to tak bardzo wolno to idzie. Przecież w pracy masz tyle znajomych. Weź, Don. Ja nie wiem. Proszę ładnie wrócić. Nie wiem, może jakąś imprezę zrobimy albo coś. Czy dało się w Destiny 2 robić imprezy? Bo jest weekend, więc akurat jest to dobry czas, żeby poimprezować. Zadzwoń. Aha. Grupy, zarządzaj grupami. Urządź przyjęcie. Przyjęcie domowe. Chodź. No nie no. Co tu się wydarzyło? A, telefon zadzwonił. No dobra. No siema, Andec. Dobra, zaraz się... Poczekaj. Urządź przyjęcie domowe. Zostaw to. Zepsułeś komputer. Nie wierzę. Jak mogłeś? Dobra. Nina. Andec. Nie kebabiec. To jest jakiś inny Andec. Maciej Andec. Zobacz tą pokojówę. No niech będzie, no. Zaproś Dinę. Wiedźmy to nie, może nie bardzo. Dobra, wystarczy ci tyle osób. Nie będziemy się, wiecie, rozskliwiać. Nie bierz miski, nie bierz miski, tylko ją posprzątaj i podaj obiad, spaghetti zrób. Na przyjęcie, no już niech wszyscy się najedzą. Nie wszyscy... Kiedy wyślę zaproszenia, zawsze istnieje obawa, że niektórzy goście się nie pojawią, tym bardziej, gdy nie lubią gospodarza. Okej. Okay. Dobra. Andec... Okej, okay. Andec, pokojowa i Dina jest. A, Kaliente go nie lubi. No dobrze. No tak bywa, no. Ale weź, że to ukryć trochę ładnie spaghetti. Wszyscy się najedzą i będzie super. Nudy. Oj tam nudy. Jezus, paliłeś... Nie wierzę. Ty łamago! Co żeś narobił? Dobra, weź, że zabawiaj. Sprośny żart. Zabawiaj, sprośny żart. Włącz muzę. Aha, sam siedzi i je. No co za... tańcz. A możesz z kimś tańczyć? Poczekaj, zatańcz ze mną. Dance with me. Zabawiaj, sprośny żart, dawaj z nią tu. Ci tyle... O, ty, Andec! Ja to widzę, panie kochany! Możemy zaprosić do stołu ludzi na przykład?
zaprosić do stołu goście. Boże, to będzie tragedia. No to trudno, no zjedzą to co pichciłem spalone. Tak się czasem zdarza, że nie wszystko wychodzi. Nudy są na imprezie, widzicie? Nudy są. Sisisasasasa. Cza, 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 cza. Nie no, nie sprzątaj tego. Zatańcz nią. Tańcz razem. Dawaj, Dina. Czemu nudy? No przecież fajnie jest. Rozmawiaj. Pogawędka. Wejrze, pogadaj z nią. Sefola, le, la, la. I zabawiaj. Kocie ruchy. Dalej są nudy na imprezie. Nie potrafi Don robić imprez, moi drodzy. Ja w ogóle jak to ryczy, to wyłącz to. Albo nie. Albo dobra, wyłącz. Dobra, może... Cześć. No, papa. Było miło. Obejmij. Wyściskaj. Zaproponuj. Oświadczenie może nie. Pocałuj ją. No dobra, posuń jej twarz, no. Może już nie będzie nudów na imprezie. Jest w ogóle bardzo bogaty. Zobaczcie, ma prawie 18 tysięcy simoleonów. Nudy. Zabaw, dowcip hermetyczny. Schlebiaj. Podziwiaj ją, no nie wiem, no. No, impreza taka sama, bym powiedział, że jest. Nie jest to wytworne przyjęcie. Bynajmniej. Paru rapera, ra, ra, pa, pa, pa. Sport jest ciekawszy niż on. No przecież to jest hit. A weź tą kąpiel bąblami, co? Tylko czekaj, ja się odwrócę. Już? Nie jeszcze. W ogóle aspiracja mu spada. Barabara. Poczekaj. Pocałuj. Nie, trzeba ją zamówić. Trzeba ją namówić na łóżko. Odpręż się, chodź. Zanim ucieknie. A ona sama w ogóle idzie. To było wspaniałe przyjęcie. Ja zawsze się zakrztusiła. Twoi goście bawili się znakomicie. Ostateczna ocena przyjęcia dobra za... Naprawdę? No weź, naprawdę? Poczekaj, bo on tu chce Barabara, bo już mu aspiracja spadła. Widzisz? Zaproś, chodź Kasia. No chodź Kasia. Weź, gdzie ty jesteś? Czy ona właśnie sobie poszła? Naprawdę sobie... Mój drogi, trudno. Posprzątaj, posprzątaj, posprzątaj i weź Gina. Boję się. Ojej. On tak zawsze agresywnie z tej puszki wyłazi. Butelki. Pozostały dwa życzenia, świetnie. Daj mi urodę, wskrześ. Mortimer Ćwir. Daj mi długie życie. A wskrześmy go! Chociaż nie wiem, czy to... Dobra, daj mu to bogactwo, już dostanie rachunki, się spłuczę. Chociaż nie! Czekaj. Daj mi długie życie. Może nas trochę odmłodzi przed tą emeryturką, co? No, tylko proszę cię. Boję się. Okej. Twoje życzenie zostanie spełnione, władco. Pozostało ci jedno życzenie. Och, czuję przypływ sił. Mam wrażenie, że do moich następnych urodzin pozostały całe wieki. A zostało ile? Odmłodził. O 4 dni chyba go odmłodził. No dobrze. Odeślij. Odeślij go najpierw. Odeślij go. Pa! W sumie, to wiesz... Dobra, idź spać. Już niech ci będzie. Niech już ci będzie. Tarara, pa, pa, ra, pa, 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 ra, ra, fa, ra, ra, fa, 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 ra, ra. To jest jakiś zegar tłucze albo co inne, kalor... Nie wiem, to się kaloryfery się tak tłuką? A może? Kto?
Kto ich tam wie? O, dzień dobry. To tak, pierwsze co, skorzystaj sobie i potem spuść wodę, błagam. Weź, że zachowaj jakieś podstawy. Podaj sobie śniadanie, płatki. Dobra, i weź to, odłóż resztki. Skoro mamy sobotę i on się dobrze czuje, nic nie musimy, to myślę, że go trochę pokatuję tutaj, wiecie. Uczeniem się, no bo co? Weź tą technikę. Bo chyba tam nam bardzo zostało mało, żeby osiągnąć kolejny punkt. Tak, Don ma wolne, bardzo się z tego cieszę. I ten skunks i będzie łaził i w prawo. O, dobra. Ale my musimy jeszcze ten punkt techniki. Jesus, ja tego nigdy nie osiągnę. A, to ona też w sobotę przyjeżdża? To gazety mi wynieś, golfistko moja kochana. Proszę, wynieś mi gazety. Dziękuję. Tak, bardzo chętnie możemy spędzić trochę czasu. Myślę, że to adekwatne. Poczekaj, kochana, bo wczoraj uciekłaś z imprezy, a Don miał dla ciebie niespodziankę. Czekaj, no nie siadaj przed tym telewizorem, tylko... Zaproś, chodź. No chodź, no nie daj się prosić, no. Barabara w łóżku. On chciał, tylko że już się... mu zmieniły pragnienia i o Jezu, mu się tak strasznie tutaj... Zimować na randkę, iść na ryby... Rozmawiać o hobby, o, pogadaj z nią o hobby. Co? Weź nią pogadaj o hobby. Śpi. Nie no, nie śpi, wstawaj. Wstawaj! O, tam jakaś pani przyszła. Rozmawiaj. O hobby. Kulinaria. O, żeby wiecie, żeby nie było tej czerwonej aspiracji chociaż. Kupić dom letniskowy. 9 poziom techniki i... fizjologii się nauczyć. No super. Jakie ty masz kochane marzenia. No po prostu prawie do spełnienia. Podaj drugie śniadanie. Tosty z serem. O Jezu, ja bym teraz tosty z serem zjadł. Nic mi nawet nie mówcie. Jakby tam, wiecie, zacenzurowałem. Tak możemy rąbka Dona uchylić. O, zrób, tylko błagam, nie spal tym razem tego, Donie mój. Donie, ach, czy ty je robisz w mikrofalówce? Czy one są spalone? Mam nadzieję, że nie. Zachowaj te resztki potem. Wspólne śniadanie cementuje, słuchajcie. A jakoś jak mu to słabo wchodzi. Dobra, posprzątaj to. Pęcherzyk, proszę bardzo. I nie wiem, on się w ogóle tym nie najadł. Weź sobie jakieś resztki, bo to jest... tragedia, telefon. Odbierz. Wygraliśmy kasę. Andes, ten się wiecznie wciśnie, no. Podaj obiad jeszcze. Aha, zrób spaghetti, może ci dzisiaj wyjdzie, tak dla odmiany, wiesz? Co ona tam zrobiła? Pani Kasiu! Ty, ale weź sobie talerz, nie? No i tym, żeś się najadł, mój drogi, zachowaj sobie resztki. Posprzątaj. Oglądaj. Tak z dwa razy. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. To musi się stać. Zaproponuj oświadczyny. No serio, będzie nam kanapa przeszkadzała w oświadczynach? Żart. Flirna. Oh, Father Silo. To jeszcze, moi drodzy, żeby stało się zadość wszystkiego, wprowadź się do nas. Już jesteście zaręczeni, to się wprowadź i będzie dobrze. Kasia wprowadza się i dodaje do 12 tysięcy do funduszu rodziny. O, wow. Okej, moment. Pytanie jest takie.
Ona nie pracuje. Ale jak w ogóle ma umiejętności Ocie, panie. No techniki nie ma, to ty musisz naprawić to, bo ty masz dużo techniki. Chodź. Zostaw ten... O Jezus. Napraw. To jest w ogóle strój do myśli, trzeba będzie ją przebrać w kolejnym odcinku, chciałem powiedzieć, ale to w kolejnej bardziej turze niż odcinku. Nie wierzę, słuchajcie, Lotario się statkuje. Odpręż się i też się odpręż. Ona w tej... Trzeba ją przebrać, ona nie może chodzić w dom pokoju. Znaczy, ja wiem, że są takie fantazje. Ale postara się o dziecko, mój drogi. Zakładacie rodzinę. To już jest poważne. Dina ma kogoś. Nina ma kogoś. Dostała ci Kasia. Była ćwirowa, która też już miała. I też już jest zamężna, dzieciata i wszystko. Sorry, sorry, Lotario. Spóźniłeś się. No i co, udało się? Tak. Moi drodzy, Kasia jest w ciąży, także będzie małe bobo. Ale tym jakże optymistycznym akcentem porodowym kończymy sobie. Lofki, kiski, besowski, bo dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć i pa, pa!